Cześć, witajcie w nowym dniu. Wyspaliśmy się w przepięknym miejscu, na dziko. Link do miejscówki damy wam w opisie. Poszliśmy teraz z chłopcami na plażę. Zobaczcie, jaka jest piękna woda. No, rzucaj. Super. Tutaj jest taka plaża, gdzie można sobie kupić leżaczki. Tam wysoko są góry i idzie autostrada. A my sobie stanęliśmy tutaj. Jak wiecie, zmieniliśmy troszeczkę plany po ostatnich niemiłych incydentach w Atenach. Więc jesteśmy jakby jeden dzień krócej, mieliśmy dzisiaj być w zoo, a w Atenach, gdzie są między innymi pokazy delfinów. No ale niestety to nie wypaliło, postanowiliśmy już się ewakuować z tamtego miejsca. No i dzisiaj jedziemy już na Korynt i na kemping taki, na którym będziemy troszkę dłużej, żeby pozałatwiać wszystkie sprawy, które wyniknęły tak naprawdę w całej tej sytuacji. Także jeszcze zjemy sobie gdzieś śniadanko przy Koryncie. Standardowo, jak to my, czyli nie na miejscu, gdzie śpimy, tylko troszkę dalej. Zazwyczaj tak bywa. I będziemy ruszać w dalszą drogę na kemping już na Peloponezie. Zobacz, jaka jest czysta woda w tym kanale. Tam jest most zwodzony. Niestety my nie możemy po nim jechać, bo jest maksymalnie do 3 ton. A my ważymy powyżej 3,5. Także jeszcze pojedziemy przejechać w innym miejscu. Idziemy właśnie zobaczyć kanał Koryński od góry. Tutaj można kupić sobie skok na bungee. Zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowita sprawa. Akurat ktoś będzie na bungee skakał. A to masz wrażenie, że w te skały walniesz. A to musi być ogólnie jakoś... Nie, oni są masakra. Mega wysoko. Robi kanał niesamowite wrażenie. Idziemy jeszcze na drugą stronę, zobacz, jaki jest widok. Jesteśmy teraz z drugiej strony. I zobaczcie, jak z drugiej strony wygląda kanał. Chłopcy testują wytrzymałość mostu. Ostatni rzut oka na kanał. Zobaczcie, jakie ma potężne zbocza. Te ściany właściwie. Niesamowite.
Tutaj przed samym kanałem, jadąc w stronę Aten, jest taki w miarę duży parking. Można zostawić przyczepę tak wzdłuż. Tam są dwa takie miejsca, nikomu nie zawadzając. Po drugiej stronie jest też sklep taki turystyczny. Ewentualnie tam można jeszcze zostawić auto, ale ogólnie to miejsce jest ok. My jedziemy teraz na kemping. Pośród gajów cytrusowych, oliwnych, dojeżdżamy do kempingu Bekas. Kemping tutaj. Też znaleźliśmy go dzięki karcie akcji, chyba? I zobaczymy, co nas tutaj czeka. Co nas tutaj spotka w zasadzie. Dotarliśmy już na kemping. Jest to kemping Bekas na Peloponezie. Dojazd tutaj jest dosyć taki utrudniony, bo są bardzo wąskie uliczki, ale jak już się tutaj dojedzie, jest przepięknie. Jest to taki kemping troszeczkę w starym stylu, w sensie no nie jest już tak nowocześnie jak na tym kempingu Hellas, co byliśmy na Pelionie, ale parcele są bardzo duże, zaraz wam pokażę. Pokażę wam również, jak się ustawiliśmy. Znowu nam się udało być nad samym morzem, także jest to super sprawa. Płacimy tutaj łącznie z dziećmi 21 euro za dobę. Opłata za Piotrusia jest 3 euro, Jaś jest za darmo, a za nas i za parcelę płacimy 18 euro z kartą akcji. Także ogólnie jest bardzo tanio, także polecamy to miejsce. Już teraz przynajmniej. Pokażę wam, jak się ustawiliśmy. To jest nasza parcela. Tutaj ustawiliśmy sobie przyczepę. Tutaj mamy miejsce do siedzenia i obok auto. I to jest cała nasza parcela. Jesteśmy pod drzewem, więc mamy cień. Tutaj mamy jeszcze takie drzewko z przodu. No i tu jest plaża. Na tym kempingu, w odróżnieniu do kempingu Hellas, jest sporo ludzi. Głównie są wszyscy usadowieni tutaj w linii przy samym morzu. Dzięki temu, że wszyscy stoją jakby jeden przy drugim, a nie ma nikogo jakby przed. Pokażę wam teraz drugą stronę. Zobaczcie, tutaj nikogo nie ma, jest pusty plac. To dzięki temu ma się wrażenie dosyć sporej intymności i mimo wszystko tych ludzi się praktycznie tutaj w ogóle jakoś specjalnie nie widuje. Także fajnie pod tym kątem. Pokażę wam, jak to wygląda jakby z daleka. Kemping jest zacieniony, jest bardzo dużo drzew. Są duże parcele. Zobaczcie, jak to wygląda. O, my sobie stoimy tutaj i są wszyscy poustawiani, tak głównie to są kampery tak naprawdę, ale jest też dużo takich przyczep stacjonarnych, ale one są w drugiej części kempingu, także takie ustawienie powoduje, że jest w miarę intymnie. Jeszcze wam pokażę, jaki daszek sobie kupiliśmy, bo jeszcze go wam chyba nie pokazywaliśmy. Jest to daszek z Julii, kosztował ogólnie 300 zł, ale udało nam się jeszcze przed wyjazdem zapisać do takiego klubu Julii i po zapisaniu się do klubu Jula było 60 zł zniżki na pierwszy zakup, więc ogólnie ten daszek nam się udało kupić za 240 zł. On jest wsuwany, tutaj kedra się wsuwa normalnie w tą szynę i tutaj mamy trzy pałąki, które śledziami umocujemy do podłoża. Jesteśmy zadowoleni póki co z tego daszku. Chroni fajnie przed słońcem. On jest też wodoodporny, także jakby jakiś deszcz padał, to również tutaj nas ochroni. Także z tego zakupu jesteśmy również zadowoleni. No i podłogę sobie rozłożyliśmy, którą już widzieliście. Też się bardzo fajnie sprawuje, bo tutaj jest dosyć
taki żwirek, taki dosyć brudzący, więc bez tego byłoby ciężko. Jest już wieczorowa pora. Chłopcy jeszcze przed snem malują. Co ty, Piotruniu, tam rysujesz? Jak lwy gonią antylopy gnu. Ale jeszcze nie dorysowałam wszystkich. Super. Ty, Piotruś, jak zwykle maluje zwierzątka, a Jasio ćwiczy różne kolory. Chcę wam jeszcze pokazać, jakie, bo tak, mamy tutaj światełko w przyczepie, ale ono właściwie przed wyjazdem i po zakupie jakoś ominąłem to miejsce i ono nam nie działa. Mimo jeszcze tutaj włącza przycisk, nic się nie dzieje. Nie wiem do końca nawet jak się do tego tutaj dobrać, bo nie widzę tutaj żadnych śrubek. Także oświetlenia tutaj nie mamy. Ale jeszcze przed wyjazdem zakupiłem takie lampki. A to są takie fajne lampki, zasilane powerbankami. Znaczy z USB, generalnie może też podłączyć normalnie do prądu. Ale ja tutaj zasilam z powerbanka jedną i drugą lampkę. Dzięki temu mamy tutaj bardzo widno. I lampeczki bardzo fajnie się sprawują. Ale zaraz idziemy spać. Tak, zaraz idziemy spać. Dużo wrażeń. Tutaj na tym kempingu udało nam się uruchomić Chromecasta na telewizorze. Także chłopcy, jak potrzeba, to oglądają sobie bajki na telewizorze, także się to rozwiązanie się bardzo sprawdza. Cześć, mamy nowy dzień. Właśnie wstaliśmy. Idziemy teraz z chłopcami kupić chlebek tutaj na kempingowym sklepiku w minimarkecie. Chlebek kosztuje 80 centów, codziennie jest świeży, każdego dnia trzeba zamówić, żeby zamówili określoną ilość. No i będziemy jeść sobie śniadanko. Chłopcy idą za mną na jeździkach. Przy okazji pokażę wam troszeczkę kemping, jak wygląda. Tu jest droga do morza. Tam na końcu jest punkt poboru wody. My stoimy sobie tutaj. Zobaczcie, jaka piękna pelargonia rośnie. Pelargonia rośnie w ziemi. Normalnie pięknie kwitnie. No. No i chcemy zobaczyć tu trzy małe kotki. Dobrze, zobaczymy, czy są kotki. Tutaj jest restauracja, ale ona obecnie jest nieczynna, bo jest za mało ludzi. Zobaczcie, jaka piękna roślinność. I tutaj jest główny wjazd na kemping i tam na samym początku jest recepcja i minimarket. Tu mamy minimarket. Chlebek mamy kupiony. Tutaj są takie chlebki, dwa rodzaje. Wszystkie są białe i z sezamem. One się cechują tym, że są super jak są świeże, ale jak chwilkę postoją, to się robią strasznie twarde i praktycznie codziennie trzeba kupować nowy chlebek. Nie mają tutaj w ogóle ciemnego pieczywa, cały czas jest praktycznie jasne. Tak wygląda ten chlebek po przekrojeniu. On jest taki żółciutki, jakby z kukurydzy był zrobiony. To jest chleb kukurydziany. No i zaczynamy jeść śniadanko. Dzisiaj słoneczko świeci, 33 stopnie zapowiadają, także bardzo ciepło. Dzisiaj jest ogromny upał, także Danusia z dziećmi zażywają kąpieli. Tutaj na plażę wchodzimy takimi schodkami i jesteśmy już w przyczepie. Wracając do naszego auta, cały czas mamy folię. Na razie się jakoś specjalnie nigdzie nie ruszamy, ale nasz asystans działa.
szuka nam warsztatu, gdzie nam wymienią szybę. Na razie tutaj w Napflio, czyli w najbliższej nas dużej miejscowości, termin był za 15 dni roboczych, także nas już tutaj nie będzie, więc temat odpadł. Teraz mamy znalezione 4 warsztaty w Atenach, wysłaliśmy do nich maila. Czekamy na odpowiedź, jaki będzie czas oczekiwania na naprawę i na zamówienie części. Ten warsztat tutaj w Napflio wycenił nam naprawę na 290 euro już z robocizną, za szybę plus te takie ramki schromowane, które są wokół szyby. No tylko czas oczekiwania 15 dni roboczych, no to jest prawie faktycznie 3 tygodnie. Praktycznie zaraz by się nasz wyjazd skończył, więc zrezygnowaliśmy z tej opcji. Jeżeli chodzi o kemping, kemping jest praktycznie pusty, tu jest dużo takich przyczep stacjonarnych, ale ogólnie to jest bardzo puściutko. Tutaj jest ciekawa sprawa, bo zobaczcie, jest taka wielka góra tam z tyłu i tu mniej więcej, gdzie jest mój palec, bardzo wysoko w górach idzie droga. Taka główna, którą się dojeżdża do tej miejscowości, w której jesteśmy. Spróbuję zobaczyć, może będzie jakiś tir tam jechał, który będzie troszkę wyższy. To bardzo fajnie wygląda, chłopcom się bardzo też podoba. No i tam ludzie mieszkają też na tych wzgórzach. Ale ogólnie no, mamy plażę praktycznie do swojej dyspozycji, to jest super sprawą.